Witam państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej energetyce dnia, w energetyce 1 listopada 2019, wtorek. I proszę państwa, tak jak mówiłam wcześniej w swoich filmikach, ja w tym dniu nie stawiam kart tarota, ale w związku z tym, że nagrywałam filmik wcześniej, pozwolę sobie dzisiaj wyciągnąć kartę tarota również na 1 listopada. I proszę państwa, jeżeli chodzi o dzisiejszą energetykę, powiem w nawiązaniu do numerologii i w nawiązaniu do Aspektów planet. I teraz tak, co jest najważniejsze? Jest, proszę Państwa, Słońce w znaku Skorpiona, i to jest, jak gdyby ważne, a Księżyc, proszę Państwa, ze znaku strzelca. Przechodzi stety albo niestety do koziorożca o godzinie 3.38. I teraz, Proszę Państwa, czy Księżyc w Koziorożcu jest dobrym, dobrą pozycją Księżyca? No niestety nie. Dlatego, że Koziorożec jest w opozycji do raka, a planetą raka jest Księżyc czyli bym powiedziała z jednym z najtrudniejszych położeń. I teraz tak, co to nam da? Ten Księżyc w Koziorożcu da nam sztywność. Da nam, proszę Państwa, pewnego rodzaju sztywność. Więc tak jak wczoraj, pomimo, że można powiedzieć, był to też bardzo taki magiczny, energetycznie no, smutny dzień, bo dziady, bo inaczej Halloween, to wtedy dla niektórych wesoło, ale energetycznie tak naprawdę był bardzo dobry, to dzisiejszy dzień troszeczkę nas jak gdyby sprowadzi do porządku i będziemy tacy chcieli być akuratni. Akuratnie ubrani, akuratnie, punktualni, i na przykład jak będą korki, a korki będą na 100%, to proszę Państwa, będziemy się denerwować. Tak? I z byle powodu się denerwować. I przy koziorożcu chcemy być punktualni. Zresztą większość koziorożców punktualnych, ale nie będziemy mieli za specjalnie na to wpływu. Obawiam się, że nawet jeżeli byśmy wyjechali dużo wcześniej, to mogą jakieś nieprzewidziane sytuacje zdarzyć się. Później będą dobre, o nich zaraz będę mówiła, odnośnie aspektów Urana, ale no, będzie trudno z punktualnością, tak można powiedzieć. I proszę Państwa, jeżeli jestem jeszcze przy astrologii, to o godzinie 11.46, bardzo fajny aspekt, ja go lubię, chociaż on jest trochę nerwowy, Księżyc w Trygonie do Urana. I co on mówi? Mogą się zadać, zadziać nagłe zdarzenia, ale jeżeli byłaby opozycja Księżyca do na przykład Urana, to bym powiedziała niebezpieczne, natomiast... Trzy e, księżyców w trygonie, czyli pozytywnym aspekcie, raczej będą to dobre doświadczenia. Czyli na przykład mogło być tak, że tu sobie to za, z, zrobiliśmy tu, a tu droga e, zamknięta i musimy jechać na inny cmentarz. Przez to, że pojedziemy na inny cmentarz do innego zmarłego, to spotkamy kogoś. I tak jak gdyby mieliśmy do nikogo na herbatę nie iść, a na przykład pojedziemy. I tak jak gdyby albo telefon dostaniemy, przyjedźcie tutaj, bo teraz jesteśmy tutaj, bo nam się pozmieniało. Więc generalnie, proszę Państwa, no wiadomo, że to jest takie ogólne. E, wskazówki. Nie, każdy, nie każdemu będzie się tak samo działo, tak? Ale w większości nas właśnie taka energetyka jest. Czyli jeżeli by nam się coś zmieniało, to idźmy za zmianą tych planów, spotykajmy się z ludźmi, bądźmy otwarci, nie koziorożcowo, chociaż koziorożec, na, na sztywność, tylko na elastyczność. Bo być może właśnie razem trzeba powspominać tych wszystkich nie tylko świętych, ale również zmarłych w tym dniu. I proszę Państwa, później bardzo ładny aspekt: 20-21 księżyc z tekstylu do słońca yy, i 21-24 Wenus. Przechodzi do znaku strzelca bardzo dobre aspekty. To są takie weselsze aspekty, które właśnie mówią, że fajnie by było, a myślę, że możliwości będzie naprawdę dużo, bo to jest święto z piątku na sobotę i wiadomo, że sobota dniem wolnym, zresztą drugi listopada, dzień zaduszny, też bardzo ważne święto, ale proszę bardzo, pomimo, że święto melancholijne, to, to te aspekty planet będą nas jak gdyby tak nakierowywały na bycie nie tylko ze zmarłymi, ale również z żywymi, z którymi być może po latach spotkaliśmy się przy grobie naszego wspólnego zmarłego. Albo proszę Państwa, jeżeli Państwo na grobach nie będziecie, to na pewno wieczór jest bardzo dobry do rozmów chociażby telefonicznych, żeby powspominać stare, dawne czasy. Dużo radości może przynieść. I proszę Państwa, pomimo że 1 listopada, no wiemy, że to dzień wszystkich świętych, czyli tych, którzy są w niebie, którzy nie wszystkich zmarłych, bo wszystkich zmarłych to będzie jutro. Natomiast wszystkich świętych, którzy i yy, męczenników, którzy swoim życiem yy, prawda dali świadectwo chrześcijaństwa, o, 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 oczywiście, mówię teraz po linii katolickiej, i generalnie, no, można powiedzieć, trochę smutne święto. Natomiast jutro, wibracje też bardzo dobre z numerologii. Bo jest z 15, szóstka, czyli znowu do spotkań towarzyskich, rodzinnych. Tak, jedynie tylko ten czas od godziny szóstej do 11.46 może być bardzo napięty. Natomiast później wieczór naprawdę bardzo fajny. I to tyle. No, jeżeli można powiedzieć, że fajne święto wszystkich świętych. Ale ja lubię wszystko, święto wszystkich świętek, i naprawdę, proszę Państwa, lubię z taką. Ja z dobrą energią. Oczywiście nieraz mi się łza na wspomnienie o kimś, kto odszedł, zakręci wokół. Ale ja zawsze bardzo dobrą energię czuję w tym dniu, nawet na cmentarzu czuję dobrą energię, no bo co prawda do, do samych dobrych energii się podłączam i otwieram się na same dobre energie. naprawdę jest taka jakby doniosłość w zasadzie od 31 października, od słowiańskich dziadów, czy innych wymyślonych, czy mniej wymyślonych świąt, i naprawdę lubię to święto. A ten dzień będzie dobry do świętowania, dobry do wieczoru żarnego gadania z przyjaciółmi rodzinom O zmarłych czy o dawnych czasach. I proszę Państwa, jeszcze karta Tarota na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, nie wyciąga mi 1 listopada, bo filmik był wcześniej nagrywany. 1 listopad, z jaką kartą powinniśmy popracować? Karta Wisielec. No to proszę Państwa, bardzo ładnie Wisielec. No jestem bardzo z niej zadowolona. Pomimo, żebym powiedziała, Wisielec mówi o opóźnieniach. no to już mówiłam Państwu o, o korkach. Wisielec mówi w tym dniu, nie patrz na blicht całego świata, tylko skup się na tym, co duchowo, w domyśle również na duszy. I tyle. Bym powiedziała, niby zła karta, natomiast do dzisiejszego święta, rewelacyjna, proszę Państwa. I jeszcze afirmacja na 1 listopada: wybaczam i uwalniam. Być może wybaczam tym, co odeszli i zostawili mnie, bo niespodziewanie na przykład odeszli, a być może wybaczam i uwalniam. Różne energie z siebie, aby proszę Państwa, nie, nie umierać za życia. Bo to, co mówię w swoim filmiku na, to, na temat Halloween i wszystkich świętych tego święta, tych świąt, tam mówię również, że my bardzo często w związku z tym, że nie do końca byliśmy dobrzy dla kogoś, kto niespodziewanie umarł, biczujemy się i mamy poczucie winy. I wtedy umieramy za życia, więc nie umierajmy. Skoro mamy życie, czy dane przez wszechświat, czy Boga, czy inne wierzenia, wybaczajmy i uwalniajmy po to, żeby radośnie żyć, skoro mamy życie fizyczne. Wszystkiego dobrego, kochani!